Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam was na moim kanale Czuga Tech Mod, gdzie w dzisiejszym odcinku pokażę wam, w jaki sposób rozwodować swojego customowego kompa. Wiele osób boi się w ogóle customowego chłodzenia wodnego ze względu na to, że no, trzeba je serwisować. Co roku, co dwa, w zależności od tego, jakie są zalecenia producenta płynu, no to musimy się do nich w miarę stosować. Często też decydujemy się na obudowy mniejsze, gdzie mamy problem ze wstawieniem specjalnego kraniku, aby ten cały płyn spuścić, ale powiem wam, że nie jest to żaden problem, ponieważ jesteśmy w stanie poradzić sobie bez takiego kraniku, nie kupując też jakiejś wielkiej, olbrzymiej obudowy specjalnie po to, żeby ten kranik gdzieś tam wcisnąć. Ja na przykład w swoich customowych kompach w sumie w ogóle nie używałem kranika, a jak potrzebuję wymienić ciecz, no to robię to sposobem, który pokażę wam w dzisiejszym odcinku. A więc tak, moi drodzy, ja posłużę się tutaj pipetą, tak żebyśmy wiedzieli co i jak. Na górze mamy chłodnicę, tutaj po prawej stronie mamy chłodnicę, mamy blok wodny, jeżeli chodzi o procesor, i mamy tutaj pompę i również mam zwodowany z blokiem wodnym jest karta graficzna. Jeżeli nie mamy właśnie kranika, bo kranik również umieszcza się w najniższym punkcie komputera, no to staramy się znaleźć najniższy punkt. W pierwszej kolejności to, co ja zawsze robię, to opróżniam rezerwuar, który znajduje się tutaj, tak żeby w nim nie znajdowała się ciecz lub znajdowało się jej troszeczkę. Później po opróżnieniu przejdziemy do kolejnego etapu. No ale właśnie, w jaki sposób opróżnić w ogóle ten rezerwuar? Jeżeli chodzi o napełnianie cieczy, to zazwyczaj wykorzystuje się do tego taką oto właśnie tryskawkę, która ma rureczkę aż do samego dna i po prostu po wciskaniu, naciśnięciu wpompowuje nam całą ciecz do naszego rezerwuaru lub do miejsca, w którą tą ciecz chcemy wpuścić. Nawet może być to chłodnica. Ale pamiętajcie, że ciecz musi dojść do pompy ze względu na to, żeby jej nie zatrzeć. Ale są różnego typu triki. No ale my nie o tym, na pewno do tego potrzebujemy takie oto tryskawki i z tego co wiem, kiedyś nawet smart mi podpowiadał, taką tryskawkę można dostać w aptece. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale tutaj muszę wejść tryskawką do środka, żeby wyciągnąć ten płyn, wypompować go. Więc tutaj ciężko mi będzie się dostać. Z tyłu jest to samo, ale przeszkadza nam kolejna tutaj rurka. Tutaj robi się już troszeczkę problem. No mówię, jest trochę ciasno, ale przez to, że tutaj w tym miejscu nie ma płynu, mogę delikatnie odkręcić tą tutaj złączkę. I wtedy odkręcimy tą jedną śrubkę i będziemy mogli powoli wypompować, ponieważ tutaj ta cała rurka, szukając właśnie najniższego punktu, jest najniżej. Sorki za ten kurz, no ale chwilę ten komputer stał. I wtedy tutaj będziemy mogli to odwrócić i powoli płyn spuszczać właśnie z chłodnicy, przechylając komputer. Najpierw tutaj delikatnie odkręcę z tej strony, ponieważ będzie lżej. Delikatnie wyciągam rurkę. Przekręcam ją delikatnie, żeby nic tu nie uszkodzić. Też, żeby nam nie pociekło. I możemy teraz lepiej jest nam po prostu dojść i odkręcić to. W sumie tak naprawdę wystarczy samo przekręcenie, bo teraz już tutaj mogę bezpośrednio się dostać. Niekoniecznie takim kluczykiem, ale możemy też użyć śrubokręta, takiego troszeczkę większego, płaskiego, aby móc to odkręcić. I teraz wrzucamy naszą tryskaweczkę tutaj przez dziureczkę. Najpierw napompujmy powietrza, w sensie wypuśćmy powietrza z naszej butelki, tak żeby po prostu tego powietrza nie było. Wpuszczamy i zasysamy i teraz wszystko wlatuje nam tutaj do środka z powrotem. Możecie zobaczyć, że tutaj również ten płyn ucieka. I teraz ciach, wypompowujemy wszystko, w rezerwuarze prawie nic nie mamy, tutaj nam się wyrównuje. I teraz ja tutaj podstawiłem pojemnik, przekręcam sobie delikatnie tutaj naszą rureczkę. Ona, jak widzicie, już się powoli tutaj napełnia. Przekręcamy ją w tą stronę. Troszeczkę niżej. Cyk. I spuszczamy powolutku nasz płyn z całego obiegu. Zobaczcie, że już tutaj powoli nam ucieka. Powinien schodzić nam z górnej chłodnicy, już nawet słychać, że powoli wychodzi z całego obiegu. Wiele płynu może nie uciekło tutaj przez tą dolną część, więc teraz zrobimy troszeczkę, może nie tyle bardziej niebezpieczny sposób, ale na który trzeba mocniej uważać. Musimy znaleźć miejsce, gdzie będzie nam wygodnie tutaj po prostu podłożyć jakikolwiek pojemnik. Najlepsze miejsce tutaj na karcie graficznej jest z tego co widzę i w tym miejscu będziemy mogli odkręcić rurkę, aby bezpośrednio sobie woda tutaj o do tego pojemniczka spływała. Troszeczkę nie mam dostępu, aby wpuścić trochę powietrza, żeby popchać ten cały płyn, bo jednak ten obieg jest cały czas tutaj zamknięty w środku i dlatego swobodnie gdzieś tam ten płyn jeszcze nie chce spływać. Więc ja tutaj delikatnie poluźnię i próbujemy wyciągnąć rureczkę.
jednak muszę odkręcić z drugiej strony, bo z tej strony niestety jest dosyć mocno naprężone. O! I teraz ładnie nam leci. Napełnił nam się rezerwuar i z niego możemy teraz sobie to wszystko odessać jeszcze raz. No i niestety tamtą rureczkę no, muszę w jakiś sposób wyciągnąć, żeby udało mi się dalej ten płyn spuścić. No niestety jestem troszeczkę zmuszony poruszać też całym tym kąpem. Tylko czekajcie, bo zaraz mi się gdzieś sznurek skręci. Teraz go troszeczkę przechylimy. Z tego co widzę, to tutaj nam został jeszcze obieg do rozkręcenia, bo stąd nie chcę zbytnio właśnie wylecieć płyn. No to tutaj odkręcimy i powinno wszystko ładnie nam wylecieć. Delikatnie odchylimy i wleci do pojemniczka. I tak to by, moi drodzy, wyglądało. Ciecz mamy w większości spuszczoną, troszeczkę jeszcze zostało, ale że tego kompa będę wykorzystywał do innego projektu, będę robił komputer na ścianie w innym odcinku, no to dla mnie to w chwili obecnej wystarczy. Wy starajcie się zawsze jak najwięcej tej cieczy usunąć, troszeczkę tym komputerem jeszcze poruszać, zobaczyć gdzie w rurkach zostanie jeszcze ta ciecz i ją usunąć. Najmniej problematyczne jest to, jeżeli zostawiamy ten sam kolor. No jak chcemy na inny, no to jednak musimy jak najwięcej tej cieczy spuścić. Najlepiej by było, wiadomo, przepłukać na przykład cały ten obieg, ale no tutaj już aż tak nie ma co się męczyć i z tym bawić. Kranik nie za wiele by nam pomógł, on byłby usadowiony gdzieś tam powiedzmy z tyłu, u dołu i pierwszą ciecz pomógłby nam gdzieś tam usunąć, ale i tak nie obejdzie się bez przekładania, przemieszczania, ruszania całego komputera, żeby ta ciecz się ruszyła, więc to też nie jest jakieś rozwiązanie na 100%. A jak widzicie, nie jest to wcale trudne. Ostrożnie, delikatnie, a ciecz, większość cieczy ma też to do siebie, że ma bardzo niską przewodność prądu, jakoś tak to się chyba mówi, i dzięki temu jakby no raczej wasze części, gdy coś tam się skropli z tej cieczy, nie powinny się spalić. Ja raz zalałem, ale to też zrobimy sobie kiedyś taki eksperymentalny odcinek, jak to wygląda. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się spodobał lub macie pomysły na inne moddingowo-gadżeciarskie, recenzenckie tematy związane z komputerami, z technologią, to oczywiście wpisujcie je w komentarzu. Może wy macie inny sposób na usuwanie cieczy z całego tego obiegu, to też jak najbardziej przeczytam i zobaczę, jak wy tutaj to robicie. A jeżeli ten materiał się spodobał, no to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczka też fajnie jak wciśniecie, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. No i tak jak mówiłem, wasza jest sekcja komentarzy. Na razie, trzymajcie się, cześć! We'll be right back.